Dzień dobry Państwu. Witamy się z Państwa bardzo serdecznie w drugim odcinku naszego telewizyjnego Domu Kultury 2. Wróciliśmy do Was po przerwie, bo znów instytucje zostały zamknięte. Znów nie możemy zaprosić Państwa w nasze skromne progi. Znów musimy wprosić się do Państwa domów. Tym razem jednak postanowiliśmy opuścić mury Miejskiego Domu Kultury w Barcinie i wybrać się w teren. W tym odcinku zwiedzimy dwa miejsca. Pierwszym z nich będzie Dwór Marzeń w Sielcu, a drugim miejscem to tereny po byłej kopalni soli w Wapnie. No właśnie, znajdujemy się najpierw w Dworze Marzeń w Sielcu, we wsi bardzo mocno popegeerowskiej, która skrywa niezwykłą dworską tajemnicę. Zobaczmy zatem, co Dwór Marzeń kryje w swoim wnętrzu. Idziemy. Dwór w Sielcu został zbudowany na przełomie XVIII i XIX wieku. Jest to budowla piętrowa z parterową przybudówką nakryta dachem czterospadowym. Dwór przylega do obszernego, 12-hektarowego parku krajobrazowego, w którym zachowało się wiele drzew pomnikowych. Na skraju parku znajduje się nekropolia rodziny Unrugów z 11 grobami. Obecni właściciele utworzyli w pałacu Izbę Pamięci poświęconą admirałowi Józefowi Unrugowi. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Na dworze ziąb, więc weszliśmy do środka Dworu Marzeń. Zaprosiła nas pani Katarzyna Rodziewicz. Dzień dobry pani. Witam państwa. Przyjechaliśmy tutaj pytać, zdobywać nowe doświadczenie, poznawać nowe miejsca. Dla nas nowe, dla niektórych nie, ponieważ bywali, ale o tym później. Panią chcieliśmy zapytać, skąd pani tutaj się wzięła? Jak tu pani przybyła? Skąd pomysł na bycie w tym miejscu? To pytanie jest w zasadzie towarzyszące mi od zawsze. Tu mam taki wpięty, malusieńki mikrofon, a ja miałam kiedyś dużo większy. Na pana pytanie, w jaki sposób się tutaj trafia, odpowiadam zawsze prosto. Wystarczy mieć mikrofon Polskiego Radia Pomorza i Kujaw w Bydgoszczy w ręce, przyjechać peregrynować piękne pałuki i 20 lat temu zachwycić się historią, osobą, osobowością, dokonaniami życia tej osoby. I to jest właściwie cała tajemnica. Tej osoby właśnie mundur jest istotny. Za chwilę również opowiemy bardziej szczegółowo. Ale naprawdę, żeby stworzyć coś takiego jak muzeum, trzeba mieć chęć, trzeba mieć pomysł. Trzeba mieć determinację. Trzeba mieć determinację, trzeba tak. Mieć, mówiąc kolokwialnie, fioła. Bo bez fioła tego się nie da zrobić. Jak myśmy tu na stali przyszli, to dom przypominał bardziej Wrocław w 1945 roku niż to, co jest w tej chwili. Aby to, co w tej chwili jest, to o czym myślę jest mowa i dla powodów, których Państwo tutaj przyjechali, to właśnie jest to, że to troszkę jak prace ręczne. Dużo pracy budowlanej, dużo pracy konstrukcyjnej, konstruktywnej, także dlatego, że dźwigając taką rzeczywistość przeszłą, chcąc odtworzyć przeszłość, trzeba troszkę mieć wiedzy na temat historii, na temat historii architektury, na temat danej osoby, która tutaj w tym miejscu króluje i jej duch do dzisiaj. A ten duch to nikt inny jak admirał Józef Hubert Michał Hrabia Unruk. Współtwórca polskiej floty marynarki wojennej, legendarny dowódca od 1925 roku, współzałożyciel miasta Gdyni z niegdysiejszej wsi, założyciel szkoły Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej w Ustce. I tu jeszcze można byłoby piętrzyć zasługi Józefa Unruga, ale myślę, że najlepiej to skupić się na historii, poczytać. Ja chętnie dopowiem, jeśli ktoś tutaj do nas dojedzie. Natomiast odpowiadając dalej na pana pytanie, pomysł byłoby karygodnym zamieszkać w takim miejscu,
i nie oddać honoru i czci przeszłości, przeszłym pokoleniom, które naszą dzisiejszą rzeczywistość tworzyły. Oczywiście można by to było zrobić spa, restaurację, dyskotekę i w tym momencie radość i wesołość. A tu było po prostu żywe miejsce. Park sąsiadujący, bo dwór otacza 12-hektarowy park. 23 pomniki przyrody, dworska nekropolia, Hedera Helix 3-hektarowy, czyli rezerwat dla bluszczu zimozielonego. No nic więcej, tylko mieszkać. Oczywiście, jak się wchodzi, czuć tą historię, faktycznie wspomniała Pani o hotelach, o restauracjach, ale jednak to nie ta sama magia takiego odrestaurowanego na świeżo miejsca, co tutaj, gdzie na każdym kroku, na każdej ścianie, w każdej deseczce czuć tą historię. A to bardzo dziękuję, że taką rzecz Pan zauważył. Bo ja jestem zachwycony pałacami, a szczególnie jeśli wchodzę w takie miejsca, gdzie naprawdę można zobaczyć, jak to było, poznać jakąś ciekawą historię, to tym bardziej chcę się bywać w takich miejscach. Zapytam o eksponaty. To są eksponaty, które Pani gromadzi. Jeśli Pan pozwoli, to pokażę, od czego się to zaczęło. O! W głównej gablocie, to jest gablota poświęcona Józefowi Unrugowi, bo najwięcej artefaktów z jego osobą związanych jest. Wszystko zaczęło się od tego talerzyka. Talerzyk z porcelany miśnieńskiej, z serwisu owocowego, należał do hrabiny Zofii Unrużyny. A ja weszłam w posiadanie tego talerzyka w absolutnie nieprawdopodobny sposób. Jest rok 2003. Wiszę na rusztowaniu, tynkuję ścianę, naprawiam, różne prace prowadzę, a od pól idzie wyjątkowo plastyczna para, kobieta i mężczyzna. Rzadko się zdarza coś takiego, że mężczyzna idzie za kobietą, kobieta jemu przewodzi. Okazuje się, że jest to wnuczka ostatniego zarządcy, pana Wacława Sroczyńskiego, pani Krystyna Dymaczewska z Markiem Sroczyńskim. Są to wnukowie ostatniego zarządcy, jak powiedziałam, zrodzeni z dwóch różnych synów tegoż właśnie pana zarządcy. Pani wówczas Irena Turkowska, która tu jest prezentowana w gablocie jako kadra oświatowo-wychowawczo-finansowa, to jest właśnie pani Irena Turkowska, otrzymała w prezencie od pani hrabiny ten talerzyk. I kiedy pani Krystyna po latach, a jest to rok 2003, zachłysnąwszy się sytuacją i okolicznością, cytuję panią Krystynę, jak zobaczyłam taką kretynkę, blondynkę, wiszącą na rusztowaniu, to nie sposób, żeby przedmiot, który z tego domu wyszedł, nie wrócił do muzeum. No i od tego talerzyka się wszystko zaczęło. Pani Krystyna po powrocie do Poznania zapakowała, poczta przysłała, otwieram, patrzę, jest. I taki był pierwszy eksponat. Niezwykła sytuacja, która pokazuje, że historia toczy się kołem. Okrągłym talerzykiem w tym przypadku, ale talerzyk nie jest jedynym eksponatem. Przeszło 500. Co poza tym? 500 eksponatów. Co poza tym? Głównie szeroko. Głównie są to zdjęcia, ale są także mapy, są przedmioty osobistego użytku, mundur, a poza wszystkim, no to sam dom, po prostu cała historia tego domu. Proszę sobie wyobrazić, jest rok 1946 i 1936. Wszystko się dzieje w XX wieku. W 1936 roku w tym domu, w tym miejscu jest, kończy swoją wizytację wojskową w swoich rejonach, a kończy polowaniem marszałek Rydz-Śmigły. 10 lat później również ten dom, ale już w innej rzeczywistości, gości innego marszałka. Też na R. Mówili, że był Polakiem, ale on nie był Polakiem. To wszyscy wtedy wiedzieli, a dzisiaj się o tym mówi. Marszałek Konstantin Rakasowski. W tym samym miejscu usiedli, przy tym samym stole, tylko tak jakby vis-a-vis siebie. Jeden z marszałków siedział twarzą do okna północnego i to był ten wcześniejszy marszałek Rydz-Śmigły. A w 1946 roku tyłem do okna północnego w jadalni siada marszałek Konstanty Rokosowski.
w styczniu 1946 roku. Ale to nie tylko takie persony tutaj bywały. Bywali także, myślę, może nie za często, ale jednak wszyscy Kossakowie, albowiem z Kossakami to bardzo bliskie rodzeństwo stryjeczne, cioteczne i wujeczne z admirałem Józefem II, więc myślę sobie, że tacy wielcy malarze, bo to już jest luminarstwo polskiej sztuki. Wojciech Kossak, Magdalena Samozwaniec, Pawlikowska Jasnorzewska, poetka. My dzisiaj jeździmy do hotelu, a kiedyś, och, to pojedziemy do wujostwa, och, to zatrzymamy się u stryjostwa, och, to może do cioteczki podjedziemy stanąć na popas. I pewnie tak to się działo, dlatego że takie domy sprzyjały takiemu z kolei też życiu, stawaniu na popas, życiu bardzo rodzinnemu i towarzyskiemu. Gdyby nie takie osoby, nie byłoby takich opowieści. Bywając w tych hotelach, faktycznie mogę powiedzieć, że zazdroszczę tym Państwu, którzy w takie miejsca jak to jeździli niegdyś. Chciałbym zapytać też o pozostałe eksponaty, bo widzę książki, widzę, pani mówiła o zdjęciach. Wszystko wiąże się z admirałem, czy... Z historią. Pozwolą Państwo, że odłożę do szafki. Oj, bardzo proszę. No, na przykład fajka, czy też sztućce, które zostały odnalezione w trakcie remontu w kominie, ale także brzytwa do golenia lub też, co sobie poczytuję za honor, mówił Pan o książkach. Tu na przykład w gablocie są dwie książki prezentowane. To jest książka z Biblioteki Sieleckiej, która została wprawdzie zakupiona w Gdyni w 1937 roku, ale sprowadzona admirałowa hrabina Zofia zabrała ją ze sobą i tu umieściła w bibliotece. A tu książka Uskrzydlony Faraon, John Grant, książka tłumaczona przez Zofię Unrużynę z przedmową Lutosławskiego. Jest to bardzo poczytna książka. Troszkę powiem takie romansidło, ale na bardzo dobrym poziomie. John Grant jest świetną pisarką, a przełożyła na polski właśnie Zofia Unrużyna. I ta książka stanowi także jeden z eksponatów. Poza tym, no, chociażby taka laseczka do podpierania się, należąca do którejś z kobiet w historii tego domu. Bez wątpienia jest to także atrakcja, ponieważ piękne jest mosiężne okucie, no i z jałowcowego drewna. Co jeszcze? Duch. Duch jest przede wszystkim ważny. I ważne jest to, że w dużej mierze architektura wnętrza została zachowana, no, blisko w 90%. Myślę o rozmieszczeniu przestrzeni, myślę o niezdewastowaniu na tyle architektury, by zmienić układ przestrzenny wnętrza. Jak się w takim domu, w muzeum mieszka? No, bardzo dobrze. Czy czuć ten duch historii, a może jakieś magiczne moce tutaj czuć? No, zadał Pan bardzo istotne pytanie. O, to rzadko się zdarza, chyba drugą osobą albo trzecią jest Pan zapytując o tę magię. Tak, bo proszę sobie wyobrazić, że każdy jest śmiertelnikiem i sił brakuje. Przedsięwzięcie jest duże. Już nie ma się siły na jakiekolwiek prace, działania. I wtedy ja sobie siadam na ławce, na rusztowaniu, na schodach, którym poświęcam czas. Już się mozolę, już mi po plecach kaskadą spływa, z czoła tak samo, pomstuję na wszystkie możliwe strony i kończę taką moją eksplikację. Józiu, jak ja. Co ja mogłabym duchowi zrobić, proszę powiedzieć? Duchowi nie można niczego zrobić. Ale jak ja mu tak powiem, jak ja się tak wyżalę, i nie wiadomo skąd. Przychodzą siły, przychodzi wena, przychodzi druga ekspresja i potem jest drugie pstryk. Nie wiadomo kiedy czas mija, a ja wtedy trochę jak taka ruska baryśnia, tak siadam, jak się delektuję tym moim malucenkim w danym momencie sukcesiczkiem. Bo to, co się wydawało niemożliwym, okazało się być możliwe i zrealizowałam, zrobiłam. Państwo tego nie słyszą, ale teraz, gdy mówimy o tej magii miejsca, zaczyna bić
Zegar, dzwon zegara słychać. Myślę, że to jakiś znak. Jesteśmy tutaj nie dlatego, żeby Państwu pokazać i nakreślić szeroko, ale zaprosić też tutaj w to miejsce osobiście, ponieważ Pani chętnie przyjmuje gości. Ja się śmieję, że my mieszkamy w domu publicznym, ponieważ jest to miejsce publiczne, jest to muzeum, w którym jednocześnie można zakochać się, można zanocować, można wiele innych chwil przeżyć. Natomiast bez wątpienia jest to także miejsce do uprawiania sportu. Organizuję od 2 lat, w przyszłym roku mam nadzieję, i na kolejne lata, na kontynuację, odbywają się dworskie przełaje. Biegają na 5-10 kilometrów, idą z kijami 5 kilometrów, biegają w mundurach na 5 kilometrów. Od 5 lat organizuję ogólnopolski konkurs pamięci Józefa Unruga w wypowiedziach literackich i plastycznych i od 5 lat każdy konkurs wieńczony jest galą. Gala to jest wręczenie nagród, gala to jest jakieś przedstawienie, koncert. Niestety ten rok 2020 zapisze się najmniej plastycznie we wszelkich oprawach, bo wszystko się będzie odbywać jak wszystko inne online. Więc cała para idzie niestety w gwizdek, ale mam nadzieję, że przyszły rok będzie zdecydowanie lepszy. Ale także inne imprezy się odbywają, historyczne czy około historyczne, bo historia jest martwa wtedy, kiedy tylko kurz się z niej zbiera. Historia jest żywa tylko i wyłącznie wówczas, kiedy można jej dotykać namacalnie, kiedy można oddychać tą przestrzenią i tym powietrzem i kiedy nie szurając kapciami w muzeum, można organoleptycznie dotykać historii. Musicie Państwo wiedzieć, że Dwór Marzeń w Sielcu to nie tylko fantastyczny, okazały budynek z wnętrzem pełnym historii, ale także z wnętrzem mieszkalnym, dlatego że zamieszkuje go cały czas właścicielka i opiekunka tego muzeum, pani Katarzyna Rodziewicz, ale także Dwór Marzeń to przecudowny, wielki, 12-hektarowy park. 12-hektarowy park, największy prywatny park w Polsce Północnej. To jest także jedno z najlepiej zachowanych założeń parkowych na terenie Pałuk. Zobaczyć będziecie tu mogli bardzo stare drzewostany, sięgające około 270 lat. Z tego, co się dowiedzieliśmy, taka jest średnia wieku tutejszych drzew. Są też bardzo liczne pomniki przyrody. Pomników przyrody jest aż 23. Naprawdę bardzo dużo. Jednym z nich jest Admirał. Dokładnie. Pomnik przyrody, Admirał. Musicie Państwo przyjechać tutaj sami to wszystko zobaczyć. Parkowa Nekropolia jest to obowiązkowy punkt tego wyjazdu, który z pewnością musimy odwiedzić. Znajduje się tam 11 mogił, między innymi mogiły rodziców admirała Józefa Unruga. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda. W związku z tym, że park ma 12 hektarów, trochę mieliśmy chodzenia, ale idziemy. Groby rodziców. Matka Izydora. Okej. A tu grób ojca. Tadeusz Unruk. Szanowni Państwo, opuszczamy już Sielec, opuszczamy Dwór Marzeń, ale jeszcze nie wracamy do Barcina, do Domu Kultury. Jedziemy obejrzeć kolejne miejsce, porozmawiać z kolejną osobą tym razem. Nadal pozostaniemy na Pałukach, ale zmienimy troszeczkę województwo. Udajemy się do Wapna, do dawnej kopalni soli kamiennej. Chodźcie z nami.
Dojechaliśmy już do kolejnego miejsca, dojechaliśmy do Wapna, za nami widać wagoniki. Za chwilę spotkamy się z naszym gościem, panem Zbigniewem Grabowskim, byłym wójtem gminy Wapno, wielkim pasjonatem historii. A spotkamy się z nim dlatego, że to właśnie on oprowadzi nas po meandrach historycznych kopalni soli w Wapnie. Kopalnia soli w Wapnie wówczas jedna z największych tego typu kopalni w Polsce. Spotkała ją ogromna katastrofa górnicza w 1977 roku. O tym wszystkim będziemy rozmawiać z naszym gościem. To wszystko za chwilę Państwu będziemy pokazywać. Kopalnia soli w Wapnie, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie, działała w latach 1911-1977. W latach swojej świetności produkowała i eksportowała 1600 ton doskonałej jakości soli dziennie. Tragedia, jaka się tam wydarzyła w nocy z 4 na 5 sierpnia 1977 roku, uchodzi za jedną z największych katastrof górniczych w Polsce. Szanowni Państwo, jesteśmy już na terenie kopalni soli w Wapnie, a ze mną jest nasz gość, nasz rozmówca, nasz dzisiejszy przewodnik, który pokaże nam to miejsce, opowie jego historię, wprowadzając nie tylko w powszechne informacje, ale z pewnością wiele ciekawostek. Witam serdecznie, pan Zbigniew Grabowski, były wójt gminy Wapno oraz wielki pasjonat historii. Kiedy tu przyjechaliśmy, pytał pan, skąd zainteresowanie tym tematem, skąd taki kierunek. Przecież tutaj, w kopalni soli w Wapnie, wówczas jednej z największych w Polsce, zdarzyła się ogromna katastrofa górnicza, wtedy przemilczana. To był rok 77, media propagandowo były nastawione raczej na drogę sukcesu socjalistycznego, aniżeli o wspominaniu o takich wydarzeniach, jakie wówczas miały tutaj miejsce. A jaka teraz jest świadomość? Zanim wprowadzimy wszystkich jakby w historię, czy teraz mówi się o takich miejscach, o takich wydarzeniach? W zasadzie sporadyczne artykuły się jeszcze pojawiają, ale jest to już historia, która była piękna kiedyś, szczególnie dla tej miejscowości. Tak jak kiedyś kopalnia była źródłem sukcesów, to w tej chwili trzeba powiedzieć, że no jest źródłem też jakiejś tragedii dla tej społeczności lokalnej, bo w tych latach 50., 60., kiedy faktycznie kopalnia soli dawała najwięcej soli w Polsce, to no dziś niestety poprzez likwidację tej kopalni straciliśmy wiele. I pamięta się o tym owszem, ale nawet tutaj lokalnie ludzie już coraz mniej mówią o kopalni. Mamy Izbę Pamięci, do której młodzież niekiedy zagląda, ale kopalnia stała się reliktem pięknych czasów, ale one niestety już nie wrócą. Trzeba powiedzieć, że jesteśmy w miejscu, które jest kolebką górnictwa wielkopolskiego, bo to nie tylko kopalnia soli w Wapnie, ale również kopalnia gipsu. Powiem nawet, że kopalnia gipsu ma dłuższą historię niż kopalnia soli, dlatego że kopalnia gipsu istniała 105 lat, a kopalnia soli tylko 88 lat. Kopalnia gipsu istniała tu w latach 1828-1933, a kopalnia soli z kolei w latach 1911-1998. Pani mówiła o katastrofie, która tu się dokonała. Było to w nocy z 4 na 5 sierpnia 1977 roku, ale później ten zakład jeszcze istniał. Nie było w zasadzie kopalni jako takiej, że wydobywano sól, ale była cały czas w nazwie kopalnia. Kopalnia doświadczalno-produkcyjna i zakłady remontowe. Chodziło po prostu o element jak gdyby karty górnika, żeby zachować też te przywileje dawniejsze górnicze. Generalnie jeśli chodzi o historię tutaj górnictwa, to wiąże się z dwoma rodami. Rodem wilkońskich i rodem moszczeńskich. Wilkońscy stali się właścicielami Wapna w 1820 roku. I Florian Wilkoński rozpoczął eksploatację kopalni gipsu w 1828 roku. Chciał dorobić jak gdyby do tego swojego majątku ziemskiego, który miał. W tamtym czasie była to działalność
polegająca na wynoszeniu na powierzchnię tych brył gipsowych, bo tutaj były dwa poziomy wydobywcze kopalni. Jeden mieścił się 25 metrów pod powierzchnią ziemi, drugi 35 metrów i z czasem próbowano na 55 metrze utworzyć trzeci poziom, ale niestety tu było zagrożenie wodne cały czas i ta woda się wdzierała i zalała również ten nowy poziom, który próbowano wydobywczy tutaj zbudować, także ostatecznie ta kopalnia uległa likwidacji w 1933 roku. Jak gdyby równolegle pojawiła się tutaj sól. W 1869 roku ówczesny właściciel wapna, Bolesław Moszczeński, który nabył wapno nad Słupchaście w 1866 roku za kwotę 134 tysięcy talarów, takie były wtedy pieniądze, zabawił się tutaj w dokonanie odwiertów i w 1869 roku niedaleko, około tutaj 200 metrów od tego miejsca, nawiercił otwór solankowy na 36,3 metra, bo to tak zostało określone, napotkano solankę. Dwa lata później tym samym otworem, w 1871 roku, pogłębiono jak gdyby ten otwór i na 160 metrze natrafiono na sól kamienną. Na te oba, że tak powiem, odwierty Bolesław Moszczeński uzyskał nadania. Na pierwszy na tą solankę Bolesław, na drugi Moszczenno. Były to mniej więcej o obszarze od 160 hektarów na solankę po chyba 214 hektarów na sól. Taki obszar po prostu tutaj był tej soli. Historia, czyli wydobycie soli ruszyło? Wtedy nie mogło ruszyć, dlatego że był problem zasadniczy. Nie było tutaj kolei. Kolej tutaj dopiero ruszyła na trasie Wapno może nie, bo Gniezno-Nakło, tak, powstała 1 listopada 1887 roku. A te złoża zostały odkryte wcześniej, więc musiały one być w jakiś sposób jeszcze zachowane w takim stanie naturalnym. Zresztą Moszczeński był nawet za biedny, żeby tutaj spróbować tej eksploatacji, ale historia nadarzyła się na otwarcie kopalni już w 1907 roku, bo istniejące wtedy dwie kopalnie w Inowrocławiu zostały zalane i przypomniano sobie, że tu niedaleko wapnie są już odkryte złoża soli i wtedy wrócono do tematu. Wiązało się to z spółką Solwaj, która, że tak powiem, nabyła te złoże, przepraszam, te nadania od firmy Bolmana z Bydgoszczy, bo Moszczeński sprzedał właśnie tej spółce, a z kolei Solwaj, to jest belgijska spółka, nabyła właśnie od tej firmy. I w 1911 roku rozpoczęły się tutaj prace związane z budową pierwszego szybu. Nie ruszyło to z racji dwóch powodów. Jak rozpoczęto głębienie szybu numer 1, to na 100 metrze pojawiła się woda. Na ówczesne czasy nie umiano sobie z tym problemem poradzić i zaprzestano głębienia tego szybu numer 1. My jesteśmy w tej chwili na terenie maszyny wyciągowej do szybu numer 2. W sąsiedztwie tutaj właśnie tej maszyny znajdował się szyb numer 2, który jak nie szło zrobić wtedy tego szybu numer 1, to przeniesiono odwierty 70 metrów dalej i rozpoczęto głębienie szybu numer 2. Ostatecznie udało się to zrobić, także do czasu wojny ten szyb był odwiercony do około 400 metrów głębokości, ale jeśli chodzi o samą eksploatację, no to trzeba przypomnieć sobie, że była pierwsza wojna światowa, potem było powstanie wielkopolskie, więc tutaj tak na dobre to eksploatacja ruszyła dopiero od 1920 roku. No i też jeszcze w okresie międzywojennym to znowu były czasy kryzysu. Oczywiście. Więc czyli lata świetności tylko tej kopalni przypadają na jaki okres? Kiedy najprężniej działała, była najlepiej rozbudowana? Tak, trzeba powiedzieć, że te lata 70. były najlepszym okresem, dlatego że jeżeli chodzi oczywiście o tutaj ilość wydobywanej soli.
ale historii tutaj polskiego solnictwa to kopalnia soli w Wapnie dawała największą produkcję w latach 50. i 60. Wtedy właśnie nie Wieliczka, nie Bochnia, nawet jeszcze nie Kłodawa, tylko właśnie Wapno. Dokąd jechała sól z Wapna? Sól z Wapna była bardzo czyściutka, 99,8 czystości, także ona nie wymagała żadnych procesów oczyszczania. Stąd po wydobyciu szła na młyn i tylko w odpowiedniej granulacji, jaka była potrzeba, tą sól, że tak powiem, granulowano i wysyłano na eksport, bo chodziło o dewizy. Także głównie kraje skandynawskie, Afryka, to był ten, że tak powiem, teren, który szła ta nasza sól. Ona była za dobra, żeby ją wysypywać na ulicę, na potrzeby krajowe, po jakichś tam układach drobnych oczywiście też było trochę tej soli, ale państwo polskie dbało w tym czasie o dewizy, więc ona była wysyłana na eksport. Na eksport. Wróćmy do tych wydarzeń w nocy z 4 na 5 sierpnia, bodaj o godzinie 1:30 rozpoczęła się katastrofa, to był rok 77. Za chwilę Pan nam o tym wszystkim opowie, jak to wszystko wyglądało, co się działo, ale wspominał Pan, że wcześniej pojawiała się woda w tych wszystkich odwiertach, czyli jakby to była katastrofa, którą można było przewidzieć? To znaczy, były wcześniej sygnały, że coś wodne, się dzieje? Zagrożenie wodne istniało cały czas. To nie jest tak, że ono nagle się pojawiło gdzieś tam w latach 70. Już przed wojną tutaj to zagrożenie wodne było. Brało się to też z tego, że mieliśmy tutaj gips. Dokonywano różnych odwiertów w tych, że tak powiem, w tym gipsie i często te odwierty nie były zabezpieczane. Tutaj też, jeśli chodzi o szyb, była obudowa tubingowa. Spod tubingów też wyciekała woda. Także z tym problemem już walczono w okresie międzywojennym. Wtedy mniej więcej to było na poziomie 5 do 7 litrów na minutę tych wycieków. Lata 70., początek to około 85 litrów na minutę. Doszło też tutaj na przykład do katastrofy w 70. roku, kiedy woda z obudowy, spoza obudowy tubingowej tutaj zaczęła się przedzierać szyb i trzeba było wymyślić sposób na zatrzymanie jak gdyby tej wody. Był tutaj taki pan, który pracował w kolumnie szybowej, on miał swoje doświadczenia z innych zakładów, zaprojektował to urządzenie i udało się, że tak powiem, wtedy zatamować tutaj ten wyciek za tej obudowy tubingowej. Narastały te wycieki, nie ma co kryć, bo ja rozpocząłem tu pracę w kopalni w 73 roku, bo ja przepracowałem tu 17 lat. Ja pierwszą pracę zaczynałem na właśnie komorze 36, tam gdzie woda się wdarła do kopalni. Także również chodnik 7, tam kolejne, że tak powiem, zbiorowisko wycieków wodnych. Także miałem z tym do czynienia przez rok, bo robiłem również pomiary tych wycieków wodnych na trzecim poziomie kopalni. Także znam to z autopsji. Ale co, zabrakło technologii, zabezpieczenia? Co się wydarzyło? To znaczy, przyczyn katastrofy jest wiele tutaj. Raz, że ta woda, tak jak mówiłem, ona się przedostawała tutaj z powierzchni na dół różnymi niezabezpieczonymi otworami za obudowy tubingowej. Ale też trzeba powiedzieć, że było parę innych przyczyn. Zmieniono tutaj, że tak powiem, lokalizację komór. One nie nachodziły na siebie, tak jak ściany w domu, tylko od 5 poziomu został przesunięty środek ciężkości. Te komory troszeczkę zostały przesunięte. Do tego trzeba powiedzieć, że też była gospodarka na swój sposób rabunkowa. Chciano jak najwięcej tej soli udrzeć, bo ona była za dobra. I przeszli na strzelanie tutaj długimi otworami. Trochę były dłuższe jak gdyby te otwory wykonywane i tak jak z początku na jeden odstrzał wchodziło około 300-400 kg materiału wybuchowego, to w latach 70. to na 200. Co za różnica? Duża różnica, bo powodowało to jednak chyba mimo wszystko
pewne naruszenie tej struktury, tutaj, która była. Tutaj miejscowi górnicy, którzy pracowali na dole, też pewne mieli pretensje o ściągnięcie maszyny Alpiny, która pracowała w przemyśle węglowym. I była tu też pewna koncepcja, że ten zbiornik wodny na trzecim poziomie jest zbiornikiem miejscowym, że jeżeli tą maszyną się wbije w ścianę, to ta woda zejdzie i będzie dobrze. Się okazało, że jak zaczęto tą maszyną Alpiną wbijać się w ścianę, to ruszyła ta woda całą falą i nie szło już tego później zatrzymać. No właśnie, proszę nam opowiedzieć o tych bezpośrednich wydarzeniach. Właśnie w nocy z 4 na 5 sierpnia, kiedy to wszystko się zaczęło. W zasadzie było wiadomo, że tej kopalni nie dał się uratować już wcześniej. 10 dni już przed tą katastrofą zaprzestano eksploatacji soli, nie wydobywano już jej. Trwały tylko prace zabezpieczające, polegające też na rekonstrukcji maszyn, urządzeń, żeby je wywieźć na powierzchnię, uratować. To wdarcie nastąpiło, tak jak pani mówi, tutaj w nocy z 4 na 5 sierpnia. Zjeżdżały jeszcze trochę wcześniej brygady, głównie szybowe, ci, którzy budowali przytamki, ale w pewnym momencie tutaj poszła decyzja, że już nikt nie może zjechać na dół i faktycznie w tej nocy z 4 na 5 woda przedarła się na tym trzecim poziomie i skutkowało to tym, że ta woda przedostała się z powierzchni do kopalni. Dlaczego tak było? W centrum Wapna był zbiornik wodny po starej kopalni gipsowej. On liczył 14 metrów głębokości. Miał on też swój szybik gipsowy. Ta woda z całego tego zbiornika została zasana przez ten szybik gipsowy i wdarła się w dół do kopalni. Się okazało, że jest połączenie jednak różnymi, że tak powiem, tutaj otworami, szczelinami z kopalnią na dole, te kilkaset metrów niżej. Woda zaczęła schodzić też gruntowa, bo jednak pod pewnym kątem spływała w kierunku tutaj tej kopalni i dopóki po prostu to jeszcze następowało, to na terenie Wapna, poza tym, że w tym pierwszym etapie zapadły się garaże, zeszła ta woda tutaj z tego zbiornika, o którym mówię, tak zwanego gipsiaka, który liczył 14 metrów głębokości, to w tym momencie wydawało się, że jest cisza, spokój. Rozpoczęła się ewakuacja tylko z ludzi z tego najbliższego terenu i nie było już kopalni, to było jasne, oczywiste, ale było całe osiedle górnicze. Ale tu nagle się okazuje, że 28 października zrobiła się dziurka w ziemi i zaczęła się ta ziemia udzierać. Zaczęły nam domy pękać, przełamywały się na pół. Oczywiście nie wszystko w tym jednym dniu, bo to jest odniesienie tutaj tej sytuacji do tego pierwszego przypadku. Ale generalnie to w Wapnie zostało rozebranych około 30 domów, bloków czterorodzinnych różnych wielkości. Skutkiem właśnie robienia się wyrw, zejścia tej wody, tak, zapadania się terenu. I nie było wyjścia, trzeba było tych ludzi ewakuować. Tu stąd wyjechało ponad 1400 osób. W różne miejsca początkowo lokowano tych ludzi po internatach, w Dom Pomocy Społecznej, Pałac w Stępuchowie, w Wągrowcu, zajmowano internaty szkół w Gołańczy, gdzieś hotele. Później ci ludzie otrzymywali mieszkania. Trzeba jedną rzecz powiedzieć, że w tamtym czasie władze mimo wszystko stanęły na wysokości zadania, bo wszyscy, którzy opuścili ten teren, otrzymali pracę i otrzymali też mieszkania. Były też jakieś jednorazowe zapomogi, tam rzędu 1000 zł, za poniesione szkody. Trzeba docenić, że wtedy ta pomoc była, ale też niestety nie było już kopalni. Były pewne koncepcje wiążące się z tym, że niedaleko Juncewo, Cerkwica za Damasławkiem są kolejne złoża soli, są większe jak tutaj.
Tu mieliśmy złoże gipsowe w kształcie słupa solnego. Dno kopalni u nas sięgało 842 metrów, czyli to było dno kopalni tutaj. A te złoża w kierunku za Damasławkiem, w kierunku, tak jak mówiłem, Cerekwicy są w kształcie elipsy. I one są, że tak powiem, no, bogatsze nawet na swój sposób. Bardziej rozłożone, tak, a nie idą tak, tak w dół. Jest, tak. Inny system byłby na pewno tam eksploatacji. Tutaj liczono, że kopalnia nadal będzie istniała. Nie w formie tej podziemnej, ale taśmociągami będzie sól przemieszczana właśnie za Damasławka. Tutaj na urządzenia młynowe wapnie i załoga nadal będzie miała pracę. To będzie wszystko funkcjonować. Nawet takie były pierwsze obietnice ze strony polskiego rządu, Ministerstwa Przemysłu Chemicznego, ale potem ta koncepcja jakoś tak umarła. O kopalni wydanych zostało kilka publikacji, m.in. Kopalnia Wczoraj i Dziś autorstwa Marcina Lisieckiego, czy praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Kopecia zatytułowana Kopalnia Soli w Wapnie – Rys historyczny. Została stworzona na 50... To jest wydanie z którego roku? 61 roku. Ona w zasadzie wyszła w 60 chyba trzecim dopiero. Trochę z pewnym opóźnieniem, ale wydana była na 50-lecie kopalni. Czyli obrazuje tu po prostu te początki, trochę i o gipsie, i o soli. Też jest trochę zdjęć, jak rozwój osiedla, rozwój kopalni. Mhm. To była najlepsza sól w Polsce. Tu codziennie stąd wyjeżdżało 80 wagonów soli, czyli to tak zwane wahadła były, czyli około 1600 ton soli wyjeżdżało codziennie. Ten rok 77 miał być rokiem finalnym, gdzie ta produkcja miała być największa. Planowali wtedy wydobyć 460 ton, ale docelowo marzono o rekordzie, że to będzie 500 tysięcy ton soli. Także no, nie udało się, no bo wiadomo, była ta katastrofa, ale coraz więcej tej soli, że tak powiem, wydobywano. Kopalnia no, w pewnym momencie najpewniej by była zamknięta, bo tutaj decydowały elementy tego typu, że wysoka temperatura była. Im głębiej się schodziło na dół do kopalni, to tam temperatura rosła. Ale było 6 poziomów, tak? 6 nie. Było w tej chwili 14 poziomów. 14? Tak. 14 poziomów, z tym, że wydobywano sól tylko do 10. Tamte były w przygotowaniu. Ja zjeżdżając na dół na to dno kopalni, bo tam byłem na tym 842 metrze, to zjeżdżałem tam w kubełku. To nas tam, powiedzmy, tam kręcono, spuszczano i tam wytyczaliśmy na boki, takie były półki, że później na te chodniki główne, z chodników głównych na komory, czyli to było w przygotowaniu wszystko. Nie wiadomo, jakby to było, bo tu istniało to zagrożenie wodne poprzez tutaj tą czapę gipsową, która była warstwą ochronną, ale na jej tutaj powierzchni był ten zbiornik wodny, to się ługowało też z czasem. Dlatego doszło też nawet do takiej sytuacji, że jak ta woda się wdarła do kopalni, to w pewnym momencie było wiadomo, że to nie została ta kopalnia zapełniona. I zaczęto się obawiać, że tu pójdą kolejne domy, kolejne pustki się zaczną robić. Więc podjęto decyzję o budowie rurociągu wodnego. Przez 2 miesiące do grudnia 1977 roku woda była doprowadzana z jeziora Trzeszewskiego. Były to rury o średnicy pół metra. Ten rurociąg bardzo szybko zbudowano. Czytałam właśnie, że tak, w rekordowym tempie powstał. Tak, i codziennie po jednej godzinie, że tak powiem, puszczano tą słodką wodę, bo chodziło o to, żeby nie nastąpiło jak gdyby zaraptowne wdarcie się tej słodkiej wody do kopalni, bo wtedy doszłoby tutaj do zapadnięcia się tych warstw ochronnych najpewniej. Bo za szybko by dochodziło do tej reakcji tutaj słodkiej wody z solą i groziło to kolejnymi obsunięciami. Dlatego czyniono to w ten sposób, że tylko przez godzinę dziennie. No i w grudniu, chyba tam gdzieś koło 6 grudnia 1977 roku zaprzestano eksploatacji tego rurociągu, bo się okazało, że kopalnia jest zapełniona. Zostały tutaj te szyby gipsowe istniejące zacementowane.
Zresztą liny tutaj stąd były bardzo szybko. Już w sierpniu liny tutaj od tych maszyn wyciągowych poobcinano, żeby komuś nie przyszło do głowy czasami gdzieś próbować jeszcze zjechać do tej kopalni, bo to groziło niebezpieczeństwem. Także zostały te szyby zacementowane. No i od tego momentu w zasadzie można było mówić już, że tej kopalni no, fizycznie nie ma, bo też za chwilę przystąpiono do rozbiórki tych szybów, które stały tutaj, stanowiących o każdej kopalni. No trochę szkoda, bo jednak gdyby te szyby dzisiaj istniały, stanowiłyby dużą atrakcję turystyczną. No właśnie musimy też powiedzieć o tym, że jakby kopalnia sama w sobie nie jest miejscem udostępnionym turystycznie, ale mamy tutaj elementy wpisane do rejestru zabytków, prawda? Tak, no jest to tutaj, Państwo macie w bliskości tą maszynę wyciągową z huty Zgoda, która została tu zamontowana w 1931 roku. Po sąsiedzku też wybudowano nadszybie do tej maszyny wyciągowej i rok później firma Głowacki z Bydgoszczy to zrobiła. Wycieczkę po kopalni soli, po byłej kopalni soli w Wapnie kończymy w miejscu, gdzie stał szyb numer 1. To tutaj zapadły decyzje, by górnicy nie zjeżdżali w dół. Dzięki temu mimo katastrofy udało się uratować ludzkie życia. Podczas katastrofy nie zginął nikt. To dokładnie takie szczęście w nieszczęściu. Zresztą wszystko to, co widzieliście Państwo w materiale, jakby ogrom tego miejsca, ale też ogrom zniszczeń. Trochę nadszarpnięty już zębem historii. Mamy nadzieję, że jest to coś, co sprawi, że pamięć takich miejsc będzie cały czas żywa. Bardzo dziękujemy Wam za uwagę. Dziękujemy, że zechcieliście pojechać z nami zarówno do Dworu Marzeń w Sielcu, jak i odwiedzić tą kopalnię, nieczynną już kopalnię soli w Wapnie. No właśnie, a korzystając z okazji, że jutro jest 4 grudnia, a my jesteśmy w kopalni, chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze barburkowe życzenia wszystkim górnikom. Wszystkim Państwu dziękujemy za odwagę. Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy mogli gdzieś razem pojechać. Liczymy na komentarze pod dzisiejszym filmem, czy chcecie i ewentualnie jakie miejsca chcielibyście poznać. Do zobaczenia.